Zdrowia! No rodacy, bez wizy przylatujecie do Polski, no to powiem wam, czego nie polecam. Nie polecam San Francisco. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. No, nie wiadomo po co te bezwizowe ruchy są robione, tylko wygląda na to, że to był ruch polityczny. No bo prawda jest taka, że mojej opinii 80-90% ludzi, którzy przyjeżdżało do Ameryki, no to są ludzie, którzy przyjeżdżali powiedzmy do wykorzystania maksimum tych 6 miesięcy pobytu. No, czy to dziadkowie, dzieci, tych, którzy mieszkają w Ameryce, drugie, trzecie tam pokolenie powiedzmy. No czasami też się zdarzają, że przyjeżdżają jednak do pracy tam legalnie czy nielegalnie. No nielegalnie w sumie, no bo na wizie turystycznej, no to też przyjeżdżają jakoś od kwietnia do listopada wakacyjnie. No to oni potrzebują te wizy turystyczne 6-miesięczne. Teraz otrzymywanie tych 90 dni, stempelka na 10 dni, no to nie pomoże wielu osobom. No ale to tak na marginesie. W każdym razie, jeżeli tej wizy nie macie i przyjedziecie do Ameryki, nie jedźcie do San Francisco. Ulice San Francisco, to można powiedzieć, jak to któryś tam z tych polityków Platformy Obywatelskiej powiedział, że to jest syf, kiła i mogiła. No i mniej więcej jest syf, kiła i mogiła. I skąd to się bierze? No to 30 lat, można powiedzieć, eksperymentów. 30 lat eksperymentów. 40 lat w Kalifornii był Reagan 40 lat temu, a od 30 lat już jest stały napływ komunistów postępowych, socjalistów, liberałów i tak dalej. No i oni ciągle socjaliści, no to co oni robią? Oni ciągle oskarżają społeczeństwo, tą burżuazję, oskarżają burżuazję. No burżuazja to znaczy nie super bogaci ludzie, tylko klasa miejska. Średniomieszczanie, czyli średnia klasa miejska. To są ludzie, którzy ani nie są bardzo biedni, ani nie są bardzo bogaci. To jest burżuazja. Była mała we Francji to była mała burżuazja i duża burżuazja, no ale burżuazja, ta duża burżuazja, no to są arystokraci. To są ludzie, którzy naprawdę rządzili i tam tak dalej. No ale burżuazja to ten burżuj sam w sobie, no to był w zasadzie sklepikarz, no drobnomieszczanin, tak? Marx zrobił to, podzielił to w zasadzie na dwie klasy, także ludzie, którzy nie mieli nic, no poza rękoma do pracy, czyli proletariat, no i ludzie, którzy mieli coś. No i ten sklepikarz, no to on miał coś, no to już został burżujem. No i arystokrata, jakiś tam wielki dziedzic, to też był burżujem. Także, że socjaliści w Kalifornii doszli do wniosku, że te burżuazyjne, powiedzmy, moralność, przepisy, prawa i tak dalej, to są bardzo opresyjne dla ludu, no niekoniecznie pracującego. No i Kalifornia zrobiła się w zasadzie takim magnesem dla wszystkich ludzi, którzy no, są zdecydowani żyć na ulicy, jeżeli mogą chlać wódkę, palić marihuanę, wstrzykiwać sobie krak i tak dalej, i tak dalej. Jak się pójdzie po tych ulicach San Francisco, no to tam wszyscy ćpają, tam po prostu wszyscy ćpają. No i najgorsze jest to, że ludzie po prostu dają im, przychodzą, widzą te wraki ludzkie, zostawiają im jakieś kanapki świeże opakowane, jakieś słoiki orzeszków. No alkoholu to raczej im nie dają, no ale tam przy tych namiotach, przy tych rowerach, hulajnogach, no to jest w zasadzie, wszystko można znaleźć. Buta jednego, kozaki, biustonosze, majtki, no i w sumie strzykawki, bo to jest najgorsze jest to, że miasto nie tylko nie ściga ich, nie zamyka,
Ale jeszcze w zasadzie organizuje dla nich, mają miękkie serce, to mają twardą dupę, bo miasto wysyła taką wiadomość, że to jest wszystko okej, narkotyki są okej, no i nawet pomaga ich. San Francisco dało 5 milionów strzykawek w zeszłym roku, 5 milionów strzykawek rozdała. Miasto tak samo rozdaje takie malutkie chusteczki z alkoholem właśnie, żeby wycierać. Rozdaje witaminę C, żeby w tej witaminie C rozpuszczać heroinę i ten crack, czyli to jest mieszanka heroiny z kokainą. Także że ludzie z ratusza po prostu robią coś takiego. No i pokazują i dają instrukcje, jak sobie wstrzykiwać w żyłę, no bo oni uważają, że bez instrukcji to ktoś sobie źle wstrzyknie i później na pogotowiu kończy. Także to jest jakiś idiotyzm. Oficjalne miasto również zrobiło, ma tam około 20 takich najróżniejszych pudła i zbiorniki i kioski, gdzie mogą niby wrzucać z powrotem tej igły i strzykawki, no ale to jest pokazane dla dzieci, że narkotyki to jest wszystko normalne, tak? No i z tych 5 milionów igieł, które tam strzykawek, które dają miasto, no to tylko 60% jest zbierane w tych pudełkach, a reszta kończy się w parkach, tam gdzie się dzieci bawią, tam gdzie ludzie chodzą, tam gdzie psy biegają, no po prostu jest straszna demoralizacja, no i brud, narkotyki na ulicy po prostu widać na ulicy się idzie i używają narkotyków na oczach ludzi, wszykują sobie. Teraz program był taki w San Francisco, tam jedna z tych burmistrzek przyszła, no to mówiła, że zrobi porządek, no i filmują tą burmistrzynię, a tam facet siedzi, odgina sobie ramię i strzela w ramię. No ludzie uciekają z San Francisco, z Kalifornii uciekają, ale skąd to się wzięło? No w 2014 roku był taki plebiscyt w sumie, to była taka propozycja 47 i to była taka inicjatywa, że w zasadzie, żeby używanie narkotyków zredukować powiedzmy z przestępstwa na przekroczenie. No i zadecydowali obywatele demokratycznie, że na przekroczenie zmienią te przepisy. No to co się stało? No to co się stało, że te sądy, które tam rozstrzygały o tych sprawach narkotycznych, no to za przewinienie to wiadomo, że nie będzie więzienia. Jak za przewinienie nie ma więzienia, no to policja nawet się nie przejmuje, żeby kogokolwiek zatrzymywać czy aresztować, no bo nawet jeżeli zaresztowała, no to jeżeli poszli do sądu, no to w sądzie sędzia mówi, to jest przekroczenie, to nie ma więzienia. No ich wypuszczali, także policja machnęła ręką na to wszystko. No i ludzie, którzy w całej Ameryce myślą, no degeneraci jakoś sobie dojadą do tej Kalifornii, to tam nie zamarzną, bo największy problem jednak z narkomanami, tymi ćpunami i wszystkimi tymi bezdomnymi w innych miastach, szczególnie tutaj na północy, gdzie jest zima, to jest zamarzanie, a tak to jakoś wytrzymują. No i miasto jeszcze pogarsza sytuację, no bo oni dają im kabanosy, dają im jakieś krakersy, dają im różne tam jogurty im dają, no bo uważają, że oni muszą żyć zdrowiej, no ale to jednak jest ten problem, że te darmowe żarcie i darmowe mieszkanie, no to rozjusza, można powiedzieć, tak? To już oni, ci ludzie w tym swoim zdegenerowaniu i zaćpaniu po prostu zatracają
logiczne myślenie, stracą tą moralność, co jest dobre, co nie jest dobre, umyją się od czasu do czasu, no bo jest bardzo dużo showerów, budują im tam najróżniejsze mieszkania, do których mogą przychodzić i odchodzić, kiedy chcą. Jedzenie czeka na nich 24 godziny na dobę. Mogą przychodzić do tych mieszkań, jak to mówią, pets, partner i possession, czyli ze zwierzętami, z partnerami i z rzeczami. Tak, także po prostu przychodzą do hotelu, nie płacą tam za nic, mogą się, no są, to nie jest hotel taki normalny, turystyczny, tak, nikt nie chce iść, no ale w zasadzie żyją jak te wolne ptaki, żyją po prostu, podziobią, prześpią się, ludzie ich tam nakarmią, no i to jest najgorsze, że wzniesienie tych praw tych bezdomnych, tych ćpunów ponad prawa ludzie, którzy płacą na nich, no bo w Kalifornii to są spore podatki, to tam stanowe podatki to są 12-13%, kiedy powiedzmy w New Hampshire w ogóle nie ma podatków, także Kalifornia to jest strasznie. No i najgorsze to jest to, że wszyscy w ratuszu, wszyscy w Kalifornii się dziwią, że ilość tych bezdomnych rośnie. W zeszłym roku wzrosła o 20%. Także to wzrasta co roku coraz więcej. No i brakuje tych mieszkań. I to jest ciekawe, że miasto i stan zamiast powiedzmy porobić jakieś takie, no nie wiem, kampusy jakieś takie, no nie obozy. Obozy to się źle kojarzy, no ale jakieś takie miejsca poza San Francisco, gdzie mogliby ich wziąć i przekonać do tego, żeby wrócili na normalną drogę życia, bo największym problemem z tymi ludźmi to, że oni po prostu nie rozumieją, że trzeba jednak wstać na którąś godzinę, pracować i tak dalej. No są takim pomagają, że ten no z głodu nie umierają, z mrozu nie umierają. No i oni wiedzą, że jest dzika grupa tych socjalistów, liberałów, która myśli, że to jest ich obowiązek, żeby utrzymać tą drugą grupę. Także Marx to mówił, że socjalizm, że proletariat i tak dalej, że ma kajdany do stracenia, no bo musieli ciężko pracować w jakichś hutach, kopalniach i innych fabrykach po 10-12 godzin, pracując ciężko i im nie starczało na jedzenie. No a teraz w zasadzie ten dzisiejszy, no to nie można ich nazwać proletariat, no bo nie pracują. Lumpen proletariat też nie można nazwać, czyli lumpy. Można powiedzieć, że to są po prostu lumpy. I w Stanach coś dziwnego się stało, bo nie mogą zamykać psychicznie chorych w zakładach psychiatrycznych. No i bardzo duża ilość tych ludzi na ulicach to jest po prostu psychicznie chora. No ale rozwalają całe miasto. Mogliby ich troszeczkę bardziej poduczyć, jeżeli by byli w jakichś takich instytucjach zamkniętych. No i przede wszystkim powinni być przyuczani, a może nawet zmuszani do jakiejś tej pracy. San Francisco ma bardzo dziwaczne przepisy budowlane, także tam się nie buduje. Tam ceny nieruchomości po prostu, no dlatego, że tam jest technologia, ludzie lubią w Kalifornii mieszkać. I rozwala społeczeństwo. Jednak takie pozwalanie na tego rodzaju ekscesy, pozwalanie na to, żeby dzicz zawładnęła miastem, dosyć ładnym miastem, żeby zlikwidować normalność przez zaakceptowanie
narkotyków, no to jest, jest znormalizowanie używania narkotyków, to właśnie to było, to jest straszne, to jest to, co niszczy społeczeństwo, no ale to jest to samo, co znormalizowanie zboczeń, tak? Znormalizowanie zboczeń tam 30 lat temu, to wszyscy normalnie wiedzieli, co będzie dzisiaj, a dzisiaj wiadomo, widać, co się dzieje. No i tak samo właśnie to znormalizowanie używania narkotyków 20-30 lat temu, no to debile się dziwią, co się dzieje w San Francisco, w Kalifornii, no i w wielu innych miastach, no a normalnie nie dziwią się. No i najgorsze jest to, że wszyscy ci liberałowie opanowali te urzędy miejskie, te słodkie posadki biurokratyczne, no i oni naprawdę uważają, że mają misję do spełnienia, żeby pomagać ludziom. Czy oni pomagają ludziom? No na pewno nie pomagają, szkodzą szczególnie tym, którzy płacą podatki, no i przedłużają i zwiększają coraz więcej, bo to jednak nie zanika. Te ich działanie pomagania, to by się wydawało, że to powinno pomaga, to się zmniejsza ta ilość, na te pomaganie to jest zwiększa, czyli nie ma pomagania. To w długoterminowo, czy nawet średnioterminowo nie ma pomagania. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecaj, wysyłaj, pisz pytania, pisz odpowiedzi i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.